przed wojną to byliśmy szczęśliwą rodziną, dlatego że mój ojciec pracował w Weście. To był bank ubezpieczeniowy, spółek ubezpieczeniowych. Nas było pięcioro, mieszkaliśmy w bardzo wygodnym domu sześciopokojowym na 27 grudnia. No i właściwie uczyli nas na fortepianie grać, do szkół dobrych posyłali nas rodzice, także no, trudno tutaj było narzekać na takie. Zawsze latem wyjeżdżaliśmy nad morze albo w góry. No wie pan, normalna rodzina taka. Chodziłam do szkoły, do Królowej Jadwigi. Moje siostry też chodziły do Królowej Jadwigi, która mieściła się na placu dawniej Świętokrzyskim. I wszystko by było dobrze. Grałyśmy na fortepianie też, wszystkie nauczyliśmy się grać. Wszystko było dobrze, że gdy wojna wybuchła, no wie pan, to od razu momentalnie się całe życie zmieniło. Mój ojciec zmarł 12 września 1939 roku. Wyrzucili go Niemcy ze szpitala na Łąkowej, był szpital Elżbietanek. I tam, proszę pana, mój ojciec był ciężko chory na żółtaczkę i w najgorszym stanie go Niemcy wyrzucili, bo ten szpital opróżniali dla wojska niemieckiego. Wszystkich chorych Polaków wyrzucili i w takim najgorszym stanie przyszedł do domu. Jeszcze myśmy potem uciekali zupełnie niepotrzebnie z Poznania na wschód, bo się trzeba było ratować, nie wiadomo po co. No i proszę pana, w końcu jak wróciliśmy do Poznania, to mój ojciec zmarł 12 września. A Niemcy weszli do Poznania 10 września. No to był absurd rzeczywiście. Jakiś taki psychologiczny nastawienie ludzi, żeby uciekać przed Niemcami na wschód. No przecież Niemcy mieli takie samoloty i samochody, że przecież to nie było można w ogóle pieszo uciekać przed nimi. I pamiętam, myśmy dobrnęli do Swarzędza, a potem do Wrześni. No to po drodze Niemcy zrzucali, strzelali z tych samolotów do ludzi. Ludzie kładli się w rowach, konie były zastrzelone, pieszo uciekali. Wie pan, to był prawdziwy nonsens. No ale to była jakaś psychoza, nie wiem jak to powiedzieć. To był taki strach przed Niemcami i się uciekało, bo na wschód, bo Niemcy zajmą Wielkopolskę. No i tak zajęli Wielkopolskę, bo oni uważali, że Poznań i Wielkopolska to będą absolutnie tereny niemieckie. Jak napłynęło dużo Niemców z Reichu, to od razu tu było zorganizowane niemieckie życie. Momentalnie. Proszę pana, cały Poznań był w kolorach czerwonych, z tak zwanymi hakenkreuzami, czyli tymi niemieckimi krzyżami. Oczywiście na murach było mnóstwo plakatów z zarządzeniami, co Polakom wolno, a czego nie wolno. Było tak dużo nie wolno, że po prostu, wie pan, nawet oddychać prawie było nie wolno. Pozabierali Polakom, poznaniakom, tak jak ja pamiętam, aparaty fotograficzne, radia, najnowsze radia nam wzięli, co jeszcze, rowery, no wszystko co takie było, to pozabierali Niemcy. No i oczywiście jeśli chodzi o te plakaty, to były takie rozporządzenia, że jak weszli Niemcy 10 września, to bali się wszystkiego. Bali się, że Polacy, wie pan, zastrzelą z okna jako Niemca, więc okna nawet musiały być pozamykane, żeby przypadkiem nie ucierpiał jakiś Niemiec. Jak tylko było okno otwarte, to oni aresztowali Polaków z tego domu. I bardzo często rozstrzeliwali o drobne przewinienia. To nie było tak, że wprowadzili momentalnie godzinę policyjną. Najpierw była godzina 6, potem była 8. Bo Polacy pracowali. Pracowałam w trzech miejscach, ale w jedno takie najgorsze dla mnie miejsce, w którym pracowałam, to była juta. To była olbrzymia szwalnia, która szyła futra dla wojska niemieckiego i obszywane były te futra białym płótnem, żeby to było na wschód
w barwie ochronnej. Szyło się na zmiany rano do drugiej, od drugiej do dziesiątej, do 22. No i nocne zmiany były, ale potem jakoś łaskawie, jako mnie, jako nieletnią, z tej nocnej zmiany zwolnili. Tylko pracowałam na te pierwsze zmiany. To proszę sobie wyobrazić, że właśnie jak pracowałam od drugiej do 22, musiałam mieć no, legitymację, że wolno mi chodzić po 22 w czasie godziny policyjnej. I jak wracałam, to miasto, cały Poznań był czarny, wie pan, bo oni bardzo dbali o zaciemnienie okien. I to były wysokie kary, jeżeli ktoś nie zaciemnił okna kocami albo jakimiś innymi ciemnymi firmami. Także wszystkie lampy były pogaszone. Ja w nocy szłam zupełnie w ciemnym mieście i się zastanawiałam, gdzie to jest koniec chodnika, gdzie próg. I proszę pana, akurat w tym czasie przyszłam do domu na 27 grudnia. Dzwonię, pukam, nikt mi nie otwiera. Rodziny nie ma mojej. Wystraszyłam się, myślałam, że wywieźli do Warszawy albo gdzieś do generalnej guberni. No i proszę pana, siedzę na schodach i nie wiem, co dalej zrobić. I usłyszałam moje pukanie dozorczyni. I proszę pana, ona dała mi karteczkę z adresem, gdzie nas wyrzucili, mama jej zostawiła dla mnie kartkę, adres, gdzie nas wyrzucili i ja w tej nocy, mając te 13 lat, szłam na głęboką wildę, tam to się nazywa Górna Wilda, no i tam, bo ja wiem, 12 w nocy albo pierwsza znalazłam wszystkich w jednym pokoju, wyrzucili nas w 10 minut z tego 6-pokojowego mieszkania na jedno pokojowe mieszkanie, bez łazienki, bez kuchni, ubikacja na pół piętra i gazowe oświetlenie. No. I coś nam uratowała, zdaje się, dozorczyni jeszcze, jakieś sztućce czy coś, ale to już tak pamiętam. No w każdym razie są te sztućce, więc myślę, że ona nam uratowała. I ja dostałam nakaz pracy właśnie do tej juty, do tej szwalni wielkiej. No ale tam przeszłam gehennę, panu powiem, bo tam rzeczywiście warunki pracy były okropne. Te futra były takiego różnego rodzaju pochodzenia, bo zabierali futra Polakom i pewnie z tych różnych futer szyli wojskowe futra na wschód, na Moskwę, na Rosję. No i tam, aż nieprzyjemnie mi mówić, ale tam wszy dostałam i wszystko, co tylko możliwe, największy brud. I potem moja mama była bardzo dzielna, poszła do tego urzędu. Ja płakałam strasznie, że tam nie chciałam iść, bo potem przybiłam. I postarała się, zdaje się, że dała tej urzędnicy niemieckiej chyba jakiś pierścionek i ona mnie przeniosła do fabryki akumulatorów. Tam byłam gońcem. Wie pan, no to już coś, poziom wyższy niż ta szwalnia. Byłam gońcem, tam się nauczyłam po niemiecku, bo proszę pana, musiałam się nauczyć po niemiecku, bo gońca wszędzie posyłali. Wszystko robiłam i pisałam na maszynie i tam się nauczyłam po niemiecku. I tam rozdzielali różne tak zwane, to się po niemiecku nazywało Bezukrzajny. To były karty na mleko, na buty robocze i ja tam właśnie do tego się przyczyniłam trochę i czasem dawałam na lewo tym robotnikom, wie pan, bo niekoniecznie mi tak patrzyli na palce. Dojeżdżałam do pracy tramwajem, szczególnie tam właśnie na Jeżyce. No to tramwaje były dwa wagony. To pierwszy wagon był pusty, bo był tylko dla Niemców. Nur für Deutsche, to tam jechało dwóch Niemców i pusty wagon. A drugi wagon był tak pełen, tak się ludzie rano no, musieli cisnąć, że no, nawet nie można było zamknąć drzwi. Winogrona z ludzi wisiały, bo nikt nie chciał się spóźnić, bo za spóźnienie były wielkie kary w niemieckim fabryce. Hitlerjugend to była organizacja dla dzieci od 10 do 14 lat.
I ta organizacja, proszę pana, to były dzieci wychowane w duchu nienawiści do Polaków. Chłopaki takie, dziewczyny też. Chodziły w mundurach. Oni, proszę pana, potrafili na ulicach zaczepiać Polaków. I sama widziałam na Starym Rynku, szedł taki zastęp 7 Hitlerjugend chłopaków, takich 12-letnich, a ich taki zastępowy, czy jak to teraz w francuskim, no, to szedł na chodniku, i ponieważ oni nieśli proporzec, to ten młody na chodniku zrzucał mężczyznom Polakom kapelusze na podłogę, na ziemię, uderzając oczywiście w głowę. To ja sama widziałam, jak taki starszy Polak upadł na Starym Rynku i nie wiem, co się tam z nim stało. Jedną ważną konspiracją, pracą konspiracyjną, to było uczenie dzieci i młodzieży. I to, wie pan, nauczycielki młode i instruktorki to uczyły dzieci po godzinach swojej ciężkiej pracy. Bo wszyscy pracowali dla Niemców, nie było żadnych ulg. I starsi, i młodsi, i od 12 roku życia, więc wie pan, potrzebowali tej siły roboczej jak najwięcej. No i to uczenie dzieci było dosyć uciążliwe. Raz, że oni deptali po piętach i szpicli było tyle, że zaraz grupa dzieci podpadała, gdzie się mieści, więc nauczycielki bardzo często chodziły indywidualnie uczyć dzieci. A ciocia moja z Farzędzu, to proszę pana, uczyła całą okupację dzieci i tam jej jakoś, no, nikt nie zaaresztował, ale tam była duża ostrożność, bo jedna ciotka pilnowała, czy nie ma gestapo na ulicach, a druga uczyła w szkole, w pokoju, bardzo dużo dzieci przychodziło, ale wszystkie z ukrytymi zeszytami w jakichś dzbankach od mleka, czy coś takiego, żeby to wyglądało, że to nie jest żadne uczenie. Ale to była nauczycielka. Może Swarzędz był taki bardziej tolerancyjny. Niemcy znali taką starą ciotkę, która uczyła tyle lat Swarzędzu. Jak tylko Niemcy byli na ulicy Podgórnej, to moja ciocia wypuszczała dzieci do ogrodu i tam mogły furtką się rozejść do domów. Tak wyglądało uczenie Swarzędza w Poznaniu. No jednak muszę powiedzieć, że dużo uczyło moich koleżanek, znajomych. Ja byłam trochę jeszcze może za mała, żeby uczyć. Może na końcu wojny się trochę włączyłam w uczenie dzieci, ale takich pojedyncze, bo to było bardzo nieostrożne, a poza tym rodzice też dzieci się bali. Rodzice i tylko rodzice mogli wiedzieć, że to w ogóle te dzieci się uczą. To tak było wszystko tak ostrożnie, dlatego że za nauczanie, no moja na przykład jedna z starszych koleżanek, Wanda Serwańska, to ona do Auschwitz została wywieziona właśnie za to, że uczyła tak młodzież w domach prywatnych. Robiłam co umiałam, tak, mając te 16 lat. No i proszę pana, wiedziałam, bo przecież byłam zorientowana, że uczenie było tutaj w gremialnie uczyły nauczycielki i to było rozpowszechnione, że konspiracja polegała przede wszystkim w Poznaniu na uczeniu dzieci, młodzieży i przygotowały te, niektórzy byli tak przygotowani, że mogli od razu iść do liceum albo na studia, no ale to wszystko kosztem wielkiej obawy. W Poznaniu powstało WOZZ, Wojskowa Organizacja Ziem Zachodnich. No to była taka organizacja, która silnie działała, oczywiście w wielkiej konspiracji, działała na rzecz Polaków przeciwko Niemcom. Tam były bardzo znane nazwiska tych oficerów. No i właśnie do takiej organizacji wojskowej, Organizacji Ziem Zachodnich,
zapisała, nie zapisała się, tylko należała ze względu na to, że stworzyła pobudkę, czasopismo konspiracyjne Irena Bobowska. Włączyli ją do tej organizacji, była zaprzysiężonym żołnierzem, miała pseudonim Wydra i ona była właściwie, mogę tak powiedzieć, że była całą duszą i całym sercem tej organizacji, tej redakcji, bym powiedziała, bo organizacji to nie, bo ona to był w ogóle człowiek nadzwyczajny. Ona się zgłosiła w maju do Żywych Torped. Uważała, że musi Niemcom, ona bardzo słaba dziewczyna, musi Niemcom się sprzeciwiać, tak bym powiedziała. A Żywe Torpedy polegały na tym, żeby wejść do Żywej Torpedy, zniszczyć obóz, jakiś obieg wroga i samemu zginąć. No ale na szczęście ja już właśnie tutaj się kiedyś wypowiadałam, na szczęście wojsko polskie i władze polskie nie dopuściły do tych Żywych Torped. I wtedy, jak Niemcy weszli do Poznania 10 września i taki powstał takie przygnębienie, w ogóle życie się zmieniło Polaków, to ona uważała, że Polacy powinni wiedzieć, co się dzieje w świecie, że Anglia i Francja mają Polakom pomóc, żeby to podnieść na duchu tych wszystkich Polaków zmartwionych i zawiedzionych. W jej myśli powstała właśnie zorganizowanie redakcji. I ona u swojej rodziny na Poznańskiej 27 założyła tą redakcję i połączyło się z nią bardzo dużo młodych ludzi, bardzo chętnych do współpracy. Harcerze, dziennikarzy przedwojenni i nawet też się zgłosił radiotelegrafista, który bardzo się przydał, bo on założył na Poznańskiej 27 w podwójnym dnie szafy radiostację. I ta radiostacja właśnie łapała zagraniczne radia i mieli nowe wiadomości, co się dzieje. I Irena Bobowska, jak oni w nocy nasłuchiwali, to ona już rano pisała artykuły i pocieszała Polaków, bo ona pisała co chwilę w tych gazetkach, że Polska zmartwychwstanie, tak mówiła, żeby się nie załamać, żeby się nie dać zgnębić przez Niemców, że Francja i Anglia pomogą lada chwila, bo włączą się do wojny. I to było takie pocieszanie Polaków. No, zresztą ona w to wierzyła, bo to były wiadomości zagranicy. Nie powiedziałam, że Irena Bobowska była ogromnie upośledzona przez los, bo była inwalidką. I ona, jej od dziecka była chora, ponieważ mając 2 lata przechodziła chorobę Heinego-Medina. I ta choroba pozostawiła na niej ślad właśnie w postaci sparaliżowanych nóg. Nie mogła chodzić. Ona, proszę pana, miała nogi zupełnie wiotkie, że mogła je na pętel zawiązać. I oprócz wózka dostawała jeszcze takie urządzenia, takie szyny, które wzmacniały jej nogi. I ona, mając 2 lata, już chodziła w takich, no później może miała te szyny. I proszę pana, ona chodziła do Dąbrówki. 3 lata uczyła się w domu przed wojną, a potem chodziła do Dąbrówki. Była ogromnie lubiana i uczennice wnosiły ją na pierwsze piętro do klasy, bo była lekka, a chodzić jej było trudno. Wózek zostawiała na dole i tak. Także wie pan, duchem to była tak silna dziewczyna, jakkolwiek słaba bardzo fizycznie. I dlatego ona tak się chciała Niemcom przeciwstawiać, że ona tą gazetkę zorganizowała. Przecież to było wielkie ryzyko w Poznaniu zrobić gazetkę przeciwko Niemcom. W domu była druga gazetka redagowana, bo jedna była na Poznańskiej 27 urodziny Kwiatkowskich, a druga prawie w domu na warszawskim osiedlu, na Warszawskiej 116, gdzie ona tam pisała artykuły, matrycę do powielania. Także to było wielkie ryzyko, rzeczywiście. Zaaresztowali Irenę Bobowską w 1940 roku w czerwcu właśnie w redakcji na
ulicy Poznańskiej 27. Ją zaresztowali i jeszcze jedną osobę, i ciocię Stasię, która w tym mieszkaniu była gospodynią. No Irena Wobowska została zaresztowana w ten sposób, że wyprowadzali ją, gestapo wyprowadzało ją z tego domu na Poznańskiej 27 i zupełnie przypadkowo chciała jej zanieść coś do jedzenia moja koleżanka Helena Wobowska. I w tym momencie zobaczyła, jak gestapo ją wyprowadza do auta. No to ona miała na tyle przytomność umysłu, że pędem biegła na Warszawską 116, ażeby tam uchronić rodzinę, bo tam były wszystkie materiały jeszcze, gazetki. Proszę pana, zdążyła przylecieć na ulicę Warszawską. Siostra Urszula i matka i w trójkę sprzątały wszystkie ślady po gazetce. W ostatniej chwili Niemcy byli już w ogrodzie, a one rzuciły maszynę, w której była matryca gazetki, wrzuciły pod duże biurko takie czarne ojca, przykryły jakimiś szmatami i zdołały wszystko schować. Niemcy zrobili rewizję, ale bardzo pobieżną, na szczęście, bo by cała rodzina poszła do aresztu. Przewieźli ją do domu żołnierza. Tam było gestapo, które przesłuchiwało w okrutny sposób. Z domu żołnierza umieścili ją we Forcie VII. Fort VII zupełnie nie był przystosowany do, proszę pana, do przetrzymywania więźniów. To były katakumby, to były lochy takie. I proszę pana, tam ją umieścili. Tam nawet jest jeszcze cela 23, gdy ją tam umieścili. Warunki były fatalne, a ona bez wózka nie mogła chodzić. Miała tylko te umocnienia na nogach. Także właściwie więźniarki jej dużo pomagały, ale ona w Forcie VII, proszę pana, ona była tak silną dziewczyną, że ona koniecznie chciała mieć kontakt z rodziną. I była taka możliwość oddawania brudnej bielizny, dlatego że tam nie było pralni. I ona w tą brudną bieliznę wciskała grypsy. Rodzina czasem wyprała i nie przeczytała, najpierw nie orientowała się, bo chowała w różne gumki te grypsy. I ona donosiła, ostrzegała rodzinę, żeby tylko uważali, bo przychodzą szpicle, mogą przyjść do domu, jakaś cyganka może przyjść, która tam była w Forcie VII znana jako szpicel. I dawała oczywiście informacje, co jej potrzeba, jakieś nici, jakieś szczotka do zębów, no najprostsze potrzeby. Także ona tych grypsów przesłała dużo. I ona pisała, co potrzebuje nie tylko ona, ale wszystkie dziewczyny z tego Fortu VII. Wie pan, i ona pisała, żeby przynosić więcej jedzenia, bo tam nie było kuchni i można było oddać jedzenie. Chleb, cebulę i jakiś tam tłuszcz, ale wszystko w ograniczonych ilościach. A tu rodzina miała kartki i nie wiadomo skąd miała wziąć ten chleb tam, żeby wszystkich obdarowywać. Helena Wobowska, moja koleżanka, nosiła to wszystko raz w tygodniu do Fortu VII. Proszę pana, odbierali gestapowcy, kolejka była olbrzymia, bo każdy chętnie rodzinie zaniósł. Ona czasem miała 8 paczek, a wolno było jedną dawać, to prosiła, dwie dawać, to prosiła tych ludzi, co stoją w kolejce, żeby oddawali tam te paczki. Niemcy tak często, proszę pana, właściwie zawsze te paczki otwierali i chleb rozkruszali, że spodziewali się tam jakiejś informacji. I taki chleb pokruszony już był do wyrzucenia, bo oni to wyrzucali. No i potem, proszę pana, ona z tego Fortu VII została w październiku przewieziona do Wronek. I na całą zimę, do kwietnia, była we Wronkach. A dla niej więzienie we Wronkach to był prawdziwy koszmar. Tam były warunki urągające ludzkiej godności, można powiedzieć, proszę pana. Dla takiej młodej dziewczyny
proszę pana, była cela z posadzką betonową. W kącie celi było trochę słomy do spania, a była zima. Była zima. Okna bardzo często nieszczelne albo wybite. Więc tam był prawdziwy koszmar. Do tego jeszcze był brud, robactwo. Po tych podłogach się gnieździło. I okropne były strażniczki niemieckie. Proszę pana, one uważały, że ona udaje, że nie chodzi. A ona nie miała ani wózka, ani Niemcy odebrali te usztywniające szyny, te nogi, te urządzenia, które już odebrali jej to i odebrali wózek, ani nie miała laski. Ona się czołgała po tej brudnej posadzce, żeby móc przejść gdzieś w ogóle na drugi koniec chociażby celi. Więc, a Niemki widząc, że ona jest tak ciężką inwalidką, to jeszcze się mściły i okrutnie jej dokuczały. Także, wie pan, dla niej gehenna była to więzienie we Wronkach, ale ponieważ była tak silna jakoś duchowo, że ona tam zaczęła pisać wiersze. Na karteczkach, które gdzieś zdobyła, pisała wiersze i jeden wiersz, taki bardzo znany, ja się uczę największej sztuki życia, to ona napisała we Wronkach, w takich najgorszych warunkach. I ten wiersz w czasie wojny przewiozła w bucie ciocia Stasia, która była zaresztowana razem z nią. We Wronkach była. No. Przewieźli ją do Moabitu i tam były warunki w porównaniu z Wronkami, to wydawało jej się prawie, że super. No. Była rozprawa pokazowa w Berlinie i Niemcy wyraźnie prokuratura przy skargach na nią wszystko powiedziała, że ona była butna, że ona pisała gazetki, że nawet te gazetki woziła sama w wózku inwalidzkim, ponieważ uważała, że Niemcy do wózka inwalidzkiego się nie przyczepią. Powiedzieli, na tej rozprawie powiedzieli Niemcy, że była największym wrogiem Niemiec, że była niebezpieczną osobą dla Rzeszy Niemieckiej, ta słaba kobieta, że była niebezpieczną dla Rzeszy Niemieckiej, że za zdradę stanu została ukarana karą śmierci. Za zdradę stanu, tak. I pozwolili jej na rozprawie mówić. Zabrała głos po niemiecku, bo już umiała. Pół godziny mówiła podobno. Nie prosiła o żadne uwolnienie, nie prosiła o zwolnienie, o uniewinnienie, ale Niemcom wypomniała wszystkie ich złe poczynania. Od Kulturkampfu począwszy, wie pan, okrucieństwo wojny. Na końcu powiedziała, że dziś wy mnie sądzicie, ale kiedyś będzie was sądził ktoś wyższy. To były jej ostatnie słowa, to takie dało dużo do mówienia, wie pan, do myślenia. Kiedyś was osądzi ktoś wyższy. To było poddanie się Cytadeli. Właśnie 23 lutego. I proszę pana, wtedy wyprowadzali Rosjanie Niemców z Cytadeli. Wojsko takie szło, pokaleczone, zmarnowane tym siedzeniem w Cytadeli, bo proszę pana, Cytadela się broniła długo. Już Łazarz był taki niby oswobodzony.
a Cytadela się jeszcze broniła. I proszę sobie wyobrazić, myśmy nie mieli gdzie mieszkać. I razem z siostrą poszłam 22 lutego na Łazarz. Tam nam ktoś powiedział, że tam będzie nasze jakieś mieszkanie możliwe do zajęcia. I poszłam z siostrą na rogu ulicy obecnie Głogowskiej i Kanałowej. Jakieś pociski artyleryjskie z Cytadeli padły i proszę pana, roztrzaskały się o bruk czy o coś, ja nie pamiętam. No i ta moja siostra zginęła. Szłyśmy razem pod rękę. I dużo ludzi tam okaleczonych było. Zbierali ci, co nie byli okaleczeni. Moją siostrę na takich wyrwali drzwi od piwnicy, położyli na nosze, no i zanieśli, bo jeszcze trochę żyła, zanieśli na ulicę Gąsiorowskich do tego szpitala, bo to było stosunkowo niedaleko do szpitala. No ale w szpitalu tam pełno, wszyscy leżeli na podłogach, na noszach, na drzwiach takich wyrwanych. I ja siedziałam koło niej i tam zanim lekarz przyszedł, to wie pan, to wszystko długo trwało, tam było zatłoczenie, rannych pełno. Nie było żadnych środków takich, no takich jak dzisiaj medycyna ma. Proszę pana, przyszła gangrena, moja siostra miała nogę postrzeloną, najpierw amputowali i potem już się nie dało jej uratować. Do niektórych rzeczy podchodzę nawet tak, wie pan, za swobodnie, tak mi się zdaje, bo to było tak ponure te 5 lat wojny, że jak teraz mówię, to trochę wydaje mi się, że tak mówię swobodnie. Najgorzej, że ludzie, młodzi, no starzy to może jeszcze pamiętają, ale młodzi sobie tej okupacji zupełnie nie wyobrażają. Tego czasu wojny, że muszą być o 8 w domu, że inaczej to mogą ich pozastrzelić, że tu zasłaniać trzeba okna przed aliancją i przed samolotami angielskimi. To jak było niezasłonięte okno, była szpara oświetlona, to przychodził gestapowiec i wrzeszczał i kary dawał takie pieniężne albo jakieś, więc to się nazywał Fendunklung. No wie pan co, to trudno sobie wyobrazić nawet, że tu mogą przyjść każdej chwili, zaaresztować. To może ktoś powiedzieć, dzisiaj to po co wpuszczałeś? No przyjdzie kolbą, wyrzuci drzwi Niemiec. Są takie trudne sprawy do wytłumaczenia nawet. Ludzie narzekają zupełnie, wie pan, tak już na wyrost. Zresztą jest coś w psychice Polaków, że lubią narzekać. Nie ma tak, że okej, u mnie wszystko jest dobrze, nie? W Ameryce jest wszystko dobrze. A tu nie, stanie na ulicy pan z panem i wszystkie choroby, wszystkie nieszczęścia idą zamiast się cieszyć życiem, prawda? To jest coś w psychice. A zresztą jak ktoś nie pamięta wojny, no to wie pan co, to jest trudne. Zresztą młodzież się teraz styka z niemiecką młodzieżą. No to przecież ta niemiecka młodzież jest zupełnie inna, to jest przyjaźń wielka.